Dzisiaj pokażę, jak przygotować pyszne rolatki z indyka, faszerowane szpinakiem i pomidorkami. A zatem będziemy potrzebowali pierś z indyka, a także szpinak. Ja mam tutaj około 150 gram, jest to szpinak, jak widzicie, świeży, ale można również użyć szpinaku mrożonego. Będą potrzebne suszone pomidorki, to są pomidorki z oliwy. Nasze rolatki podsmażę na oleju z dodatkiem masła. Masło wykorzystam także do podduszenia szpinaku. Oczywiście do panierowania będziemy potrzebowali mąkę, bułkę tartą i jajka. Z przypraw wykorzystamy czarny, świeży zmielony pieprz oraz sól. Będą potrzebne również dwa ząbki czosnku i po kawałku ostrej papryczki chili. Mięso dzielę na mniejsze części i przygotowuję płaty mniej więcej takiej grubości. Ponieważ mam tu duży kawał mięsa, kroję na połowę. Każdy plaster mięsa delikatnie rozbijam, a robię to przez folię. Rozbite mięso przyprawię teraz solą i pieprzem, oczywiście z obu stron, i odstawię w chłodne miejsce na kilkanaście minut, a w międzyczasie przygotuję szpinak. Roztopione masło, było to tak około 2 łyżek, wrzucam czosnek i z czosnkiem to dosłownie chwileczkę, jak tylko zacznie ładnie pachnieć, dorzucam szpinak. Czosnek zaczyna już pięknie pachnieć, a zatem wrzucam szpinak. Będę dusiła na średnim ogniu do miękkości, co to trwa około 6-8 minut. Liście zmiękły, a zatem przyprawię solą. Myślę, że takie 3 szczypty to będzie akurat. I porcją świeżo zmielonego pieprzu. Szpinak mam już gotowy, a zatem wyłączam gaz i pozostawiam do przystygnięcia. Pomidory kroję w kosteczkę. Papryczkę chili drobno posiekam. Oczywiście wcześniej usunęłam gniazda nasienne. Zabieram się za przygotowanie roladek. I rozkładam na każdy plaster mięsa pomidorki i po odrobinie szpinaku, tak dosłownie na środeczek. Dodaję troszeczkę ostrej papryczki chili. Zwijam rolatki. Wszystkie rolatki mam już przygotowane, zaraz zabieram się za ich smażenie. Na patelni rozgrzałam olej z dodatkiem masła, teraz będę panierować kotlety. Oczywiście roztrzepałam jajka i będę panierowała w bułce połączonej z mąką. Smażę na złoty kolor z każdej strony. Rolatki już mam pięknie podsmażone z każdej strony na taki złoto-brązowy kolor, a zatem wyłączam gaz i podaję na stół.
Pyszne rolatki z piersi indyka, faszerowane pomidorkami i szpinakiem, są już gotowe, wyłożone na stół, przepięknie pachną. Tak jak powiedziałam, są bardzo smaczne, zdrowe i lekko strawne. Doskonałe na gorąco, ale też świetnie smakują na zimno, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.